Dzień dobry kochani, Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Was na naszym dzisiejszym spontanicznym spotkaniu. Jak widzicie, moje włosy są jeszcze mokre, moja suknia jest mokra. W tym momencie wróciłam z nagrywania 7. odcinka Za kulisami trylogii, czyli powieści, historii Marianne Salis, niedoszłej mniszki, która za namową alchemika Strauss trafiła do wyjątkowego księstwa Mrocznych Gór, gdzie uczy się alchemii i sztuk magicznych. Dzisiaj przygotowałam dla Was po pierwsze, co kryje się w 7. rozdziale, czyli symbolika. Mamy zwierzęta mocy, mamy energię kolorów, ale także będzie bardzo, bardzo dużo na temat miłości, na temat wolności, niezależności i swobody. Dlatego również taka nazwa rozdziału Magia Swobody. Ogromna ilość przesłań i symboli. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten odcinek i będziecie zafascynowani, ile tam jest ukrytych treści. Wiecie, że nagrywałam dla Was przez ostatnie 2 dni cały rozdział 7 z efektami specjalnymi. Jeszcze potrzebuję troszeczkę czasu, aby pociąć to wszystko, przygotować, wstawić te efekty w odpowiednim miejscu. I było to dla mnie takie wyzwanie, że mało kto może sobie wyobrazić. Wiecie, co było największym wyzwaniem? Największym wyzwaniem było przekazanie emocji w czasie, gdzie Mariam zostaje napadnięta przez tych 2 mężczyzn na trakcie do Wiu i przekazanie tych emocji w dialogu. Czyli z jednej strony ta opowieść jako narratora, a z drugiej strony to niesamowite wręcz napięcie sytuacji i z jednej strony ten głos męski, z drugiej strony jej głos w tym dialogu jakże trudnym do oddania tych wszystkich rzeczy, które się wtedy działy. I nagrywałam po raz pierwszy w innym miejscu niż to. Nagrywałam w mojej kryształowej komnacie, ale wyobraźcie sobie, że jak jest pora zimowa, to te wszystkie energie mitycznej Atlantydy są wzmożone, wzmocnione. I jest w tym pierwszym nagraniu taki niesamowity efekt, jakbyśmy mieli w tle gdzieś włączone 2-3 stacje radiowe na takim minimalnym nagłośnieniu i cały czas to tak jakby po prostu tysiące istot gadało, tak brzydko mówiąc, w tle. Dlatego nie mogłam tego nagrania dla Was przygotować. Później nagrałam tutaj, w tym miejscu. To jest takie miejsce, gdzie jest właściwie tylko drewno i wszystko jest ograniczone. Nie mogą tutaj jakieś fale wpływać. I mimo tego tutaj jest również taki delikatny odgłos. Dlatego z góry Was bardzo, bardzo przepraszam za te efekty specjalne, niezaplanowane. Wy wiecie, że dla mnie perfekcja jest jednym z takich głównych praw, że wszystko, co robię, staram się robić perfekcyjnie, najlepiej jak potrafię, z najwyższym zaangażowaniem. Nie będę tylko używać tego słowa pasja, ponieważ mówiliśmy na ostatnich ceremoniach o tym, że ta pasja, no to nie jest zbyt piękne słowo, bo to już tak blisko do tego męczenia się. Pasja, passion, czyli męczenie. Czyli z taką, można powiedzieć, namiętnością, ale również niesamowitym zaangażowaniem. I staram się, żeby wszystko było perfekcyjnie, zapięte na ostatni guzik, a gdy nie jest, to czegoś mi brakuje. Ale wierzę w to, że kolejny raz i kolejny będzie coraz lepiej. Zawsze może się coś takiego zdarzyć, że są jakieś techniczne przerwy, jakieś techniczne rzeczy się dzieją i wtedy po prostu no, jest inaczej niż byśmy chcieli. Jednak jest to bardzo, bardzo długi rozdział i dlatego prosiłam Was w tym spotkaniu za kulisami, które za chwileczkę przygotuję i opublikuję na YouTube, prosiłam Was o to, że jeżeli ta godzina 21 w niedzielę to jest dla Was zbyt późno, no bo wiemy jak w Polsce w listopadzie to już jest szaro, buro i ponuro. U mnie również, jak widzicie, jest szaro, buro i ponuro, jeszcze pada i jest jeszcze mgła. I
Czy ta godzina 21 to nie jest dla Was zbyt późno? Jeżeli jest zbyt późno, to napiszcie mi w komentarzach, na którą godzinę w niedzielę chcielibyście to spotkanie. Ja zauważyłam, że teraz jest bardzo trudno się wgrać w czasie, ponieważ bardzo dużo ludzi robi spotkania na żywo. I zazwyczaj te spotkania na żywo są wieczorami, czyli już tam po pracy, czy gdzie mają więcej czasu. I wtedy jest tak trudno wybrać, prawda, co będziemy oglądać, czego będziemy słuchać. Ale nie martwcie się, bo większość twórców robi tak jak ja, czyli nagrywa coś i to później zostaje, czyli można do tego wrócić. Dla mnie jest jedynie ważne to, żebyśmy byli razem, żebyśmy się czuli energetycznie, prawda? Tak jak w czwartki na ceremoniach, że zawsze jesteśmy razem, każdy z nas przechodzi ten proces, każdy z nas słucha tych samych słów w tym samym momencie i uważam, że to jest bardzo, bardzo piękne takie połączenie, które daje nam odczucie, że jesteśmy razem, tak jakbyśmy byli po prostu razem, w jednym pomieszczeniu, w jednym miejscu i trzymali się za ręce, wręcz można tak powiedzieć. Dlatego dajcie mi znać w komentarzach, o której godzinie, czy przesunąć z tej 21 na wcześniejszą godzinę, bo na późniejszą myślę, że nie, bo takich nocnych marków to mamy tylko kilku w naszej wspólnocie, w naszej społeczności, to wiem, ale dla większości osób to może być po prostu za późno. I z góry dziękuję Wam za wszystkie przepiękne listy, za wszystkie komentarze pod ostatnią ceremonią. Ja staram się wszystkie komentarze czytać. Nie zawsze od razu odpowiadam, ale w pierwszym możliwym, wolnym czasie zawsze odpowiadam na komentarze, to wiecie. I jeszcze chciałabym Was zaprosić z głębi mojego serca na bloga zwierzętamocy.org, ponieważ tam cały czas pojawiają się nowe zwierzęta mocy i zaprosić Was na mojego fanpage'a. Na Facebooku Wy wiecie, że ja mam kilka stron, ale jest jedna strona w tym momencie, gdzie jestem w zielonej sukni. Ta główna strona, na której jest ponad 57 tysięcy społeczności i na tej głównej stronie moje dziewczyny z mojego zespołu wsparcia, moje dziewczyny wsparcia stale publikują dla Was jakieś treści, czyli moje artykuły, czy różne informacje, co jest ważne w danym momencie, na co zwrócić uwagę i to jest warto, żeby mieć to na bieżąco, bo wtedy nic nam nie przepadnie i nie przegapimy, bo dla mnie jest zawsze taki smutny moment, gdzie mamy na przykład spotkania pełni księżyca, albo mamy spotkania nowiu księżyca, a potem się okazuje, Pani Mario, Boże, wczoraj było spotkanie, zapomniałam, a już nie można zamówić świecy, a już nie można, bo już nie ma miejsca, albo jest po prostu, no już jest po terminie. I to jest dla mnie bardzo, bardzo przykre i bardzo smutne. Dlatego zawsze staram się Wam wysyłać powiadomienia, maile. Ja wiem, że tych maili może być za dużo, ponieważ niektóre osoby chcą więcej maili, praktycznie codziennie może być mail z jakąś inspiracją, a niektóre chcą tylko raz w miesiącu, bo jest za dużo po prostu tego wszystkiego, nie są w stanie tego ogarnąć. Dlatego tutaj do Was apeluję, aby sobie zerkać, aby po prostu włączyć sobie te powiadomienia, obserwować coś i wtedy jesteśmy na bieżąco. Chyba się kamera włączyła. Jeszcze jest. I jeszcze chciałabym wrócić do trylogii, ponieważ dla tych wszystkich osób z Was, które jeszcze nie mają tej książki zamówionej, jest to ostatnia szansa. Zostało, wczoraj patrzyłam, jeszcze tylko kilkanaście egzemplarzy z tego nakładu i jeżeli chcemy ją mieć pod choinką albo chcemy ją mieć w tym czasie mroku, no to najwyższy czas, bo w każdej chwili może się zakończyć ta edycja, a nowa edycja na pewno dopiero będzie w nowym roku, bo w tym momencie nie mam ani głowy do tego, bo są inne rzeczy do zrobienia, inne projekty do przygotowania. Także jeżeli jeszcze nie masz tej książki, to przejdź sobie do opisu, do zakładki opisu i zamów jak najszybciej, no żeby po prostu nie było tak jak ze spotkaniami nowiu czy pełni. Pani Mario, już za późno, nie mogę zamówić. Jeżeli chodzi o tą książkę, to tak jak Wam zapowiadałam, ta książka kończy się w takim momencie, który zaznaczyłam, moja już jest sfatygowana, bo ciągle na spotkaniach, ciąg dalszy nastąpi. Tak, ciąg dalszy nastąpi, ponieważ co roku planuję dla Was nową część przez kolejnych 13 lat. Tak, żeby na Waszym kominku było 13 książek, nie będzie stała, bo ją teraz otworzyłam, ale normalnie stoi.
żeby było 13 tych książek, które możecie kiedyś przekazać dla kogoś, kto jest dla Was ważny, jako Wasz taki testament, żeby pomagały i wspierały w życiu tej osoby. A my widzimy się wkrótce. Dzisiaj jest również taki malutki test kamery, ponieważ przygotowuję dla Was coś szczególnego i chciałam zobaczyć, jak to będzie wyglądać z tej kamery internetowej, czyli z tej kamery normalnej, takiej komputerowej. Mam nadzieję, że jest dobrze, mimo złego oświetlenia, że widać mnie dobrze, słychać mnie dobrze i że będziemy tak mogli się spotykać wkrótce dużo częściej. Szczególnie, gdy pada deszcz i czasami nie mam ochoty moknąć albo suszać później tych sukni, bo takie leniane suknie wysuszyć jest bardzo, bardzo trudno. No nie można ich wrzucić po prostu do suszarki, bo później będą takie malutkie i już nie będą pasować. Także one potrzebują długiego czasu, żeby wyschnąć. Dobrze, do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Wasza Maria Bucardi.